bezpieczeństwo ze strony takiego aparatu latającego, czy to będzie dron, czy to helikopter, czy jakiś Rosjanowiec. I tu niestety, to jest prawda. Także ja jeszcze z drugiej strony apeluję do ludzi ze strony, do rodziców, którzy czasami nieświadomi kupują sobie czy dziecku jakiś tańszy aparacik i potem gdzieś tam przy lotnisku się lata. Najlepiej latać w zasięgu wzroku, mieszkać pod kontrolą. A tu proszę Państwa, pierwszy pokaz. Nie załogał dymu, sorry, to nie było widać.